Hej, tutaj Derolak55, a to jest Need for Speed World i siódmy odcinek Lolakowego Garażu. Obok mnie jest mój kolega, a raczej koledzy, co ja. Po prawej jest Robson, po lewej nie ma Spiny, także nazwanym u nas Tobim. Dobra. Oto i mój Aston Martin Vantage V12, który chcę wam zaprezentować dzisiaj. Jest to całkiem dobry samochód, całkiem fajnie się prowadzi, tylko że ma właśnie słabe nitro i to jest jego wada. Oczywiście nitro tutaj jest dość bardzo ważną rzeczą w Wordzie, bo bez niego w sumie nie da się wygrać. Właśnie da się, ale jest ciężko bardzo. I zobaczymy, jak to będzie. Zaraz pojedziemy jakiś wyścig. A w tym czasie... No w sumie zaraz się zobaczymy na wyścigu. I zobaczymy, jak to będzie. Dobra, jesteśmy na wyścigu. O, nie trafiłem. W sumie wszyscy tutaj zapomniałem kolegom powiedzieć, że jedziemy z perfektem. Oj, nie wiem, czy teraz mi dobrze pójdzie w sumie. Trochę. Ledwo wstałem. Kolega się trochę rozbił. No jak widać, samochód fajnie przyspiesza, choć mogłoby być trochę lepiej. Bardzo fajnie skręca przede wszystkim. Bardzo dobrze się trzyma drogi. To jest na pewno plus tego samochodu. Nie no, po prostu miodnie się skręca. Właśnie, przyspieszenie. Przyspieszenie jest całkiem niezłe, przyznam. Ja go mam na samych ultra. Chyba sam ultra. Oczywiście nie najlepszych. I... przyznam, że no nieźle. Się prowadzi na tych ultrasach, które mam. Już kolega mnie tam dogonił. Maksymalna prędkość pewnie jest właśnie taka średnia, bo właśnie reszta tych aspektów... Aj! Źle skoczyłem w ogóle. Reszta tych aspektów jest już dość mocna. O! Fuck. Cóż. Więc tutaj nie ma co gadać. Dobra, drugi skończyłem. Przedem był mój kolega Tobi. W sumie on jest bardzo dobrym kierowcą, więc... nie mam co się liczyć. No, widzieliście, całkiem ładnie było. Zaraz zobaczymy, jak będzie, jak pojedziemy na drugim wyścigu. To więc do zobaczenia za chwilę. Dobra, to jest już drugi wyścig. Dobra, sprawdźmy, tam ciśniemy. Oczywiście GTS tutaj wygrywa swoim mocnym nitrem. Z GTS-em zbytnio nie ma jak się równać. Ach, ta synchronizacja trafiku. Aj, i zahaczyłem niestety. No dobra, ciśniemy. I widać GTS, który nie jest wymaksowany. Jest wymaksowany ultrasami oczywiście. Ma podobne przyspieszenie do mojego Vantage'a na samych ultrasach. Ale patrzę, że chyba GTS ma trochę gorsze maksymalną prędkość na pewno ma gorszą. Co tu się dzieje? Ogólnie kolegi nie mogę dogonić, bo kolega jedzie wręcz perfekcyjnie. A zatem jest w pierwszej pozycji, ma trochę łatwiej ze względu na trafiki. Trafiki się ustawiają mniej więcej
dla jego toru jazdy. A mojego kolegę Robsona nie widać. W sumie ma zepsutego tego 959. Możliwe, że dlatego. No i już znowu wygrało. Okej, koniec. Drugi wyścig. Przejechaliśmy. Jeździliście całkiem ładnie. Się sprawował samochód. Ogólnie ten Aston jest bardzo pięknym samochodem. Bardzo mi się podoba z wyglądu. Szczególnie ten model. Poprzednie modele mi się nie podobają. Przód mają taki, wiecie, te światła mają takie. A akurat zrobili takiego fajnego Vantage'a, który mi się strasznie podoba. Zaraz z wyglądu jak z osiągów. Czy Vantage'em da się wygrać? Nie no, da się na pewno. No i... Dobra, chodźmy do garażu może. Zobaczyć, co tam mamy. Dobra, moje skille są dość nietypowe. Mam tu skille na tarczę. Dlaczego ja je mam? Ponieważ... tak. Po prostu ten samochód z osiągami jest całkiem dobry. Jakbym miał jechać właśnie przeciwko klasie A bez power-upów, dałoby się nim wygrać. Jeśli oczywiście nie byłyby jakieś koksy. W sensie, że ze skilla swojego. Kurde, ze skilla, jakby to skille to tam skill mody, czyli te. A chodzi tu o skilla kierowcy, czyli o umiejętności. Jak długo gra w grę i tak dalej. To nie no, da się nim wygrać, jeśli się dobrze pojedzie. Jeśli przeciwnicy nie będą używać power-upów. A... Wsadziłem mu tu skillę na tarczę, bo ma słabe nitro, a właśnie polepszenie osiągów, czyli czekajcie, to był ten skill, się także nie przydaje, przyda do tego samochodu. Tylko nie wiedziałem co wsadzić, miałem dużo, mam dużo tych skilli w tych, właśnie w tym. Po prostu nie mam co z nimi robić. To jest shield cooldown. Ale wsadziłbym, by był lepszy. Co 7, 100, 10. To wywalę, tak? O, jest pięknie. 50% mniej szybciej, o 50% będzie szybciej się ładował. No. On tutaj nie ma przycisku po... przywróć, kurczę. Czekajcie. Dobra, trochę zajmie. Kancel A. Tak, sadzę sobie tego skilla. Wypadł mi z jakiejś karty. Tych za... Te za ten... Niech to się zdaje. No, te za achievementy, Jezus. Czyli za osiągnięcie. Shield duration. O, mam też shield duration. Świetnie. Tak. O! Yeah, mam jeszcze lepsze skille w tym. On zostanie na tarczę. Uhu! Świetnie. No. Czuję się wzbogacony. Dobra. To chyba tyle. Finish. Save. To tak wyglądają moje skille. Na tarcze. Nietypowe. I teraz tak. Aftermarket shop następny jest. Zobaczmy jakie są bodykity dla tego samochodu. Czy są jakieś spoilery, czy są maski. I ogólnie co ja mam zainstalowane do tego samochodu. Już na pierwszy rzut oka widać, że nie ma nic specjalnego zainstalowanego. Jedynie co, na pewno tabliczka.
No i jest także obniżenie zawieszenia. A, tak, to mamy w sklepie. Jeden botykic za boosty, wygląda on tak. Zmienia dość mało z wyglądu. Przód ma obniżenie. Grilli zmieniane na siatkę. W sumie bardzo mała zmiana. Choć ten przód właśnie się drastycznie najbardziej się zmienia. Ale i tak niezbyt. Więc spotkit za 2250 jadra nie warty tej ceny. Najwyżej 500. On za mało zmienia. Poza tym jest dość brzydki. I ma się go zainstalowanego w wersji policyjnej tego samochodu. Tak owa jest lub była w sprzedaży. Okej, okay, mamy spoilery. Standardowo. Z tym botykitem. Nie pasują właśnie spoilery do tego samochodu w ogóle, ale z botykitem jeszcze można by się pokłócić, ale nie taki spoiler. O, bardziej coś w tym stylu. Czy maski ma? Nie, nie ma maski. Tyle na ten temat. I jeszcze Performance Shop, czyli część dźwigu osiągu. I jak mówiłem, mam same ultrasy. Nie są one najlepsze, jak widać. Wyglądają one tak. Całkiem niezłe części. Przy takim układzie widzieliście jakieś. Całkiem nieźle. Choć mój przejazd nie był idealny. Jak mówiłem, stałem, ledwo wstałem. Szybko chciałem nakręcić filmik, żeby mieć potem czas na co innego. Okej. Jeśli o to chodzi, i car dealer. Car dealer, czyli dealer samochodowy. No, come on. Gdzie to jest? Aston Martin. O, są dwie wersje. Vantage i TPS. A chodzi nam o Vantage. Vantage jest za 4500 boostów lub za kasę z gry za 1 600 000 gotówki. Czy się opyla go kupić? Z pewnością tak. Jeśli ktoś lubi ten samochód z wyglądu i chce mieć dobry samochód w garażu z osiągów. Co do tego drugiego, to tak nie do końca, ale jeśli ktoś chce sobie nie pojeździć, to zapraszam do kupna. A jeśli ktoś chce właśnie mocniejszy samochód, polecam bardziej TBS-a. Jest trochę lepszy od Vantage'a. Spójrzcie na Overall. W sumie Overall mało mówi. Często jest nieadekwatny do tego, co jest tak naprawdę w samochodzie. Nie wiem czemu, jak patrzę z tej strony, często mi się wydaje, że ten Mustang jest bez dachu. Okay. TBS-a nie ma. Bo usunąłem go właśnie na rzecz Vantage'a, który mi się bardziej podoba. Który myślałem, że jest lepszy, ale tak naprawdę nie był. I no cóż. Ja wolę Vantage'a, inni TBS-a. Kupujcie co chcecie, ja polecam Vantage'a. Zarówno z osiągów, jak i z wyglądu. Okej, okay, chyba pora kończyć. Powoli. No i jak widzieliście, ładnie się sprawuje. Całkiem niezłe przyspieszenie. Maksymalna prędkość jest duża. Jeśli chodzi o skręt, to całkiem niezłe źle skręca. Przyznam, że na zakrętach może lepiej się sprawować niż niektóre samochody z klasy A. I właśnie dobrze się trzyma drogi. To jest także jego plus. Może nie trzyma się do końca tak mocno, ale trzyma się bardzo dobrze, przyznam. A co jest ciekawe, właśnie lubię nim często takie bączki robić w zakrętach. Tutaj trochę nie wyszło. Tutaj były te próbki itp. Nice.
rzeczywiście całkiem nieźle było. No i dobra. Kończyć filmik. One osi trenie jest akurat. Więc tak. Vantage, dobry samochód. Muszę nim wygrać, choć nie jest łatwo. Ma dość słabe nitro. Zapomniałem wam pokazać. Na szybko jeszcze. Jakiś nie wiem gdzie. To jest górka, to będzie takie. Nie do końca prawdziwe. Kurczę, muszę szybko kończyć już ten filmik, bo może... No i zobaczcie. Nitro, jak widać, było słabe. Co prawda nie korzystałem pewnie mocy tego nitra. Akurat były te małe skoki, które... ...służają. Zobaczcie. Nitro. Więc jest, nitro jest słabe. Jedno z najsłabszych nitro, o ile nie najsłabsze. Dobra, teraz można kończyć. Dobra. Jest to na tyle, jeśli chodzi o mój filmik o Stanie Martinie Vantage'u V12. A ja już muszę się z wami żegnać. Więc komentujcie, oceniajcie, klikajcie lolowaty guzik. Do zobaczenia w moim następnym filmiku. Siema!